mój kanał i moje wypociny na tym kanale. Przy porannej kawce kilka słów tego, co chciałbym w najbliższym czasie zaprezentować. W dniu dzisiejszym chciałem się odnieść do jednego z moich wcześniejszych filmów dotyczących jazdy po rondach. Tak jak tutaj widzimy na załączonym obrazku, będę na temat rond chciał w najbliższym czasie nagrać film. Chodzi mi o kwestię opuszczania ronda, ponieważ to zbulwersowało wielu oglądających i nie ukrywam, że mnie się trochę niesłusznie dostało, więc wracam do gorącego od roku tematu. Na początku może powiem, że jestem instruktorem nauki jazdy oraz techniki jazdy. Posiadam uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami od kategorii A do kategorii D. Jestem również instruktorem w tych kategoriach. Prawo jazdy mam od 16 roku życia, czyli ponad 30 lat, a pojazdami z silnikiem poruszam się od 10 roku życia. Mój film, chciałem podkreślić, w żadnym wypadku nie jest filmem instruktażowym, a tylko moją interpretacją przepisów zapisanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Mam do tego pełne prawo, aby przedstawić krótką analizę tego, co wynika z przepisów ruchu drogowego, jak również mojego doświadczenia. Instruktorem jestem bardzo krótko, bo dopiero 12 lat. I do czasu, gdy nim nie byłem, jako kierowca praktykujący jazdę i motocyklem, i autem osobowym, i autem ciężarowym oraz autobusem, byłem przekonany, że przepisy dobrze znam i rozumiem. Okazało się, że w chwili, gdy zostałem instruktorem, rozpoczynając szkolenie przyszłych kierowców, przyszłych świadomych uczestników ruchu drogowego, okazało się, że tak naprawdę tych przepisów nie znam. I od tego czasu zaczęła się moja historia i zabawa z kodeksem drogowym, z prawem o ruchu drogowym i z tym, jak je czytać, jak je rozumieć, jak je interpretować, a później w sposób jak najprostszy przekładać na naukę kursantów, tak żeby świadomie uczestniczyli po otrzymaniu prawa jazdy w ruchu drogowym. Moje motto w pracy instruktora brzmi: tak mamy przygotować do ruchu przyszłego kierowcę, żeby w sposób bezpieczny i świadomy mógł zdobywać doświadczenie na drodze. Dlaczego w mojej pracy głównym celem jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w taki sposób, żeby przyszłego kierowcę nauczyć myślenia za kierownicą, a nie schematycznego działania? Najgorzej, jeżeli chodzi o jazdę w ruchu drogowym, to przyjąć sobie schematy, przyjąć sobie szablony. Zawsze to powtarzam kursantowi. To się po prostu nie sprawdza w ruchu drogowym. Szablon na drodze się nie sprawdza. Chciałem powiedzieć, że często moją pracę oceniacie na podstawie filmu trwającego 2 minuty. Chciałem zwrócić tutaj uwagę, że w pracy instruktora, pracując i przygotowując kursanta do bycia kierowcą, mamy aż 60 godzin. 30 godzin teorii, 30 godzin praktyki. W przeliczeniu na minuty to jest 3600 minut. Czyli zrozumcie moje działanie, że nie da się w trakcie 2 minut zawrzeć wszystkiego tego, o czym kursantowi i z kursantem dyskutujemy, rozmawiamy, tłumaczymy przez 3600 minut. Temat, który chcę w skrócie omówić w tym krótkim filmie, w trakcie wykładów zajmuje mi aż 180 minut. Widzicie więc, że jeżeli ktoś zarzuca mi w tym krótkim filmie szablonowość, niefachowość, no to oczywiście zapraszam na wykład 180-minutowy, w którym właśnie przedstawiam zagadnienia jazdy po skrzyżowaniach, między innymi również po skrzyżowaniach ruchu okrężnym. Mój nadrzędny cel, jaki przyświeca mi w trakcie szkolenia, to bezpieczeństwo po pierwsze, mniej wypadków, mniej śmierci, szczególnie młodych ludzi. Szczególnie młodych ludzi. Nie kreuję się na biegłego, na specjalistę od prawa o ruchu drogowym. Moim celem jest prowadzenie szkolenia w taki sposób, żeby ci młodzi ludzie,
którzy stają się kierowcami w momencie, gdy otrzymują prawo jazdy, mogli w sposób bezpieczny, świadomy poruszać się po naszych drogach i mieć czas przede wszystkim na zdobywanie doświadczenia. Chcę, aby moi kursanci byli świadomymi i myślącymi kierowcami, bo przecież kiedyś na drodze się z nimi również spotkam. Dlaczego szkodliwe jest uczenie szablonowe i schematyczne? Moje wieloletnie doświadczenie, cały czas zdobywam doświadczenie na drodze, przejechane kilometry, bo prawie 3 miliony kilometrów bez kolizji, szkoląc młodego człowieka, jestem również wychowawcą. Dlaczego wiele teorii mówiących o jeździe po rondach jest bardzo szkodliwych? O tym właśnie powiem. O opuszczaniu ronda mówią przepisy, co mówi ustawa Prawo o ruchu drogowym w tym temacie. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych podjęciem dyskusji właśnie w temacie jazdy po skrzyżowaniach, na których mamy Wyspę Centralną, czyli po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, inaczej i potocznie nazywane jazdą po rondach. W najbliższych moich filmach będę właśnie po kolei, krok po kroku, te zagadnienia omawiał. Przedstawię ogólne zasady, przedstawię informacje, które zapisane są w kodeksie drogowym, w ustawie Prawo o ruchu drogowym. To wszystko, co znalazłem, będę etap po etapie przedstawiał. Przedstawię również wersję, w jaki sposób po tych rondach jeżdżę i w jaki sposób uczę jazdy moich kursantów. Zwrócę uwagę, oczywiście, prawidłowe ustawienie przed wjazdem na rondo. Zwrócę uwagę, kiedy i w jakiej sytuacji i w jaki sposób korzystać z kierunkowskazów w jeździe po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. W jaki sposób i co mówią przepisy na ten temat możemy opuszczać skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Również zwrócę uwagę na bardzo ważny element, czyli pierwszeństwo jazdy, jeżeli chodzi o właśnie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Także najbliższe kilka moich filmów będzie poświęcone i skoncentruje się właśnie na temacie skrzyżowań o ruchu okrężnym, przypominam, potocznie nazywane rondami, więc zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału. Chciałem również tutaj zgłosić taki apel, żebyście w momencie, gdy piszecie komentarz pod danym filmem dotyczącym jazdy w ruchu okrężnym, żebyście krótko napisali, czy jesteście zwykłym kierowcą, czy jesteście instruktorem, czy jesteście egzaminatorem, czy ewentualnie może przedstawicielem władzy jakiejś, policja, może prokuratura, bo chciałbym wywołać taką ogólnopolską dyskusję na temat jazdy po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Chciałbym zorientować się, jak rozkłada się mapa Polski i jaki jest podział w zależności od województwa, jak kierowcy właśnie do tego tematu podchodzą. Przejazdu po skrzyżowaniach, odpowiedniego ustawiania się na tych skrzyżowaniach, odpowiedniego sygnalizowania zamiaru wykonywanych manewrów. To jest głównie celem tych moich najbliższych filmów. Dziękuję za uwagę, zapraszam. W kolejnych odcinkach będę prezentował krok po kroku jazdę właśnie po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym i zachęcam oczywiście do dyskusji. Dziękuję bardzo. Zachęcam do subskrypcji.